Mimo widocznych oznakowań o zakazie kąpieli, nie brakuje tutaj amatorów pływania. Młody mężczyzna, mieszkaniec powiatu świdnickiego w niedzielę odpoczywał z grupą znajomych nad zbiornikiem wodnym po dawnych kamieniołomach w Gogołowie. Jak informuje Katarzyna Czepil, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Świnicy, mężczyzna huśtał się nad taflą wody na linie przytwierdzonej do drzewa. W trakcie zabawy uderzył o konar drzewa, wpadł do zbiornika i utonął. Zwłoki 22-latka wyłowili strażacy z Wrocławia. Pamiętajmy, że należy pływać tylko w miejscach strzeżonych, czyli tam, gdzie jest ratownik WOPR. Policjanci apelują o ostrożność nad wodą i przypominają o konieczności przestrzegania zasad bezpiecznego wypoczynku.